Dzień dobry Państwu, telewizja wprost.pl. Gorące pytania. Łączymy się z naszym korespondentem na Ukrainie, Jakubem Maciejewskim. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry. Zaraz dojedziemy chyba na wskazane miejsce. Będzie łatwiej. Proszę być gotowym na ewentualne trudności z zasięgiem, ale jesteśmy. Ale telewizja w Polsce z Donbasu nadaje. Niech żyje wolna Polska, niech żyje wolna Ukraina. Kuba, nasze pytanie brzmi, czy Ukraińcy obronią Donbas, dlatego że we wtorek rosyjskie wojska przeprowadziły szturm. Jego celem było okrążenie ukraińskich sił broniących dwóch miast położonych nad Dońcem Siewierskim. I jak zauważa Reuters, bitwa, która trwa obecnie w obwodzie ługańskim, może przesądzić o sukcesie lub porażce ofensywy Rosji w Donbasie. A rzecznik resortu obrony Ukrainy, Oleksandr Motuzjanyk, mówi, sytuacja na wschodnim froncie jest skrajnie trudna, ponieważ los tego kraju, Ukrainy, prawdopodobnie decyduje się tam właśnie teraz. To rzeczywiście takie jest odczucie, że to jest bitwa o wszystko w Donbasie? Tak, jest bardzo trudno. Jest bardzo trudno, zwłaszcza w okolicach Bachmuta. I z kierunku Popasnej ruszyła bardzo silna ofensywa. Na pewien czas Ukraińcy stracili kontrolę nad drogą między Lisiczańskiem a Bachmutem. To było potężne zagrożenie właśnie dla Siewierodoniecka, dla Lisiczańska. Owszem, w Donbasie jest bardzo gorąco. Natomiast też, drodzy państwo, nie myślcie, że to jest sytuacja bez nadziei. Rosjanie podnoszą kolosalne straty. Mamy informacje o dwóch brygadach z kierunku Izium, czyli z północy, z Izium szturmującego Słowiańsk. Dwie jednostki odmówiły udziału w szturmie, widząc, jak bardzo mocni są Ukraińcy i jak dobrze się bronią. No mamy problemy jakieś jednak z połączeniem. W kierunku Bachmut, gdy poszła ofensywa, Kuba, rwie nam się połączenie. Czy ty dojedziesz lada moment gdzieś w miejsce, gdzie będzie nam łatwiej się z sobą porozumiewać? Na razie nie mamy kontaktu, a ja może tylko państwu przekażę takie informacje opublikowane, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przechwyciła rozmowę rosyjskiego żołnierza, który relacjonował, że rosyjska 58. Armia należąca do Południowego Okręgu Wojskowego została niemal całkowicie rozbita przez siły ukraińskie. W niektórych kompaniach nie przeżyła ani jedna osoba, relacjonował rosyjski żołnierz w rozmowie przechwyconej właśnie przez tę służbę. A na stan strat rosyjskich na wtorek rano wynosi śmierć 29 350 tysięcy żołnierzy, zniszczono 1302 czołgi i 205 samolotów. Zanim połączymy się ponownie z Kubą Maciejewskim, witam w studiu Wojciecha Biedronia, dziennikarza portalu Politice.pl, tygodnika sieci. Ja oczywiście chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, Olu, do tego, co mówiłaś przed chwilą, tak, o tej armii, bo to bardzo istotne. No, to jest właściwie jedna z najnowocześniejszych jednostek rosyjskich. Najlepiej wyposażonych, dozbrajana właściwie przez ostatnie lata, a już od 2018 roku, no to bardzo mocno, ze świetnym sprzętem łączności, co w rosyjskiej armii jest nadal ogromnym problemem. I jeśli prawdą są doniesienia w wojskowych służb specjalnych o zniszczeniu tej jednostki, no to jest bardzo dobra wiadomość, choć sytuacja na froncie różowa naprawdę nie jest, bo wczorajsze zdobycze rosyjskie w Ługańsku no pokazują, że tak jak Kuba Maciejewski często mówi, oni się sączą, prawda? To nie jest tak, że Rosjanie zalewają wielkim natarciem, jak w czasach II wojny światowej, nie wiem, tej słynnej batalii Bargation,
przykład z 44 roku, gdzie masami czołgów i piechoty Niemcy byli po prostu przykrywani, tylko oni się sączą, przedzierają się, w jeden dzień zdobywają wioskę, potem ją tracą, potem znowu przechodzą do kontrataku, więc sytuacja jest trudna. I co ciekawe, bardzo brakuje Ukraińcom ciężkiego sprzętu. Widać, że ten dostęp do sprzętu zagranicznego, na wschodzie zaznaczam, no nie jest różowy, prawda? Sytuacja nie jest tam najlepsza. No ale usłyszeliśmy ostatnio, taki przekaz był medialny, że 20 państw zobowiązało się dostarczyć sprzęt Ukrainie, tak. Więc miejmy nadzieję, że ten sprzęt zostanie dostarczony. On dociera, tylko problem polega na tym, że często te bardzo nowoczesne systemy uzbrojenia, zwłaszcza ciężkiego uzbrojenia, one są naszpikowane elektroniką, to jest sprzęt, do którego trzeba się przygotować. To nie jest tak, że ukraiński artylerzysta, który przed chwilą strzelał z chałubic z lat 70. przeniesie się na chałubicę 777 amerykańską, bo to nie jest na pstryk, prawda? Chociaż akurat te już weszły do walki, więc to po prostu trwa. Rosjanie wykorzystują też zmęczenie Ukraińców. Tam przesyłają, właściwie dziś ta wojna toczy się na stosunkowo niewielkim fragmencie frontu, choć zagrożone są też inne rejony. No i rzeczywiście brak tego sprzętu, zmęczenie obrońców powodują, że rzeczywiście Rosjanie zaczynają mieć pewne sukcesy w Ługańsku. I to jest bardzo istotne, bo to całkowite odcięcie Ługańska będzie dla Rosjan no takim zwycięstwem również psychologicznym, którego Ukraińcy nie mówią o tym wprost, ale słyszy się, czyta się, że się tego właśnie obawiają. No właśnie, to te słowa rzecznika resortu obrony, że tam decyduje się właśnie teraz los tego kraju, czyli Ukrainy, no są jednoznaczne. Myślę, że tak, że w tych najbliższych tygodniach. Pokażmy państwu mapkę Ukrainy z zaznaczeniem Donbasu, bo to nam uzmysłowi, gdzie jest Kuba, ale także gdzie się toczą te najcięższe walki. O właśnie, proszę państwa, na czerwono zaznaczany fragment Donbasu i to jest właśnie wschodnia Ukraina, gdzie najbardziej krwawe walki trwają i największy opór wojsk ukraińskich. Niestety, a z drugiej strony determinacja wojsk rosyjskich. Bardzo niewiele części Ługańska jest dzisiaj w rękach Ukrainy, więc ja mówię, te hura optymistyczne, niektóre komunikaty, które do nas docierają, no wierzymy w nie, tak? Oczywiście bierzemy je poważnie również jako analitycy pod uwagę, ale różowo nie jest, dlatego wszyscy spodziewają się tej ofensywy większej. Nie wiem, czy to będzie lipiec, jak zapowiadano. Wydaje mi się, że ta operacja powinna się być przeprowadzona w czerwcu. Zobaczmy. Wróćmy do tego, co się dzieje, bo nie mamy w dalszym ciągu połączenia z Kubą, w związku z tym nie mamy takich świeżych informacji z regionu Donbasu, gdzie przebywa obecnie Kuba. Wróćmy zatem do tego, co się dzieje na arenie międzynarodowej. Prezydent Zełenski zabrał głos na forum ekonomicznym w Davos. Powiedział między innymi, że on na razie są zawieszone jakiekolwiek rozmowy i negocjacje ze stroną Rosji. Prezydent Zełenski powiedział, że te negocjacje mogą być wznowione, ale jeżeli wojska rosyjskie wycofają się na pozycje sprzed 24 lutego, ale bezpośrednie to mają być negocjacje między nim a prezydentem Putinem, bez żadnych pośredników, i podkreślił, że Ukraina zamierza walczyć, dopóki nie odzyska całego swojego terytorium. Więc rozumiem, że w grę wręcz również... też z odzyskaniem Krymu włącznie. Dokładnie, prawda? Te wszystkie tereny, które zostały przez Rosjan zajęte w 2014 roku. Jakie widzisz perspektywy możliwości takich rozmów, po pierwsze z prezydentem Putinem, a po drugie odzyskania przez Ukrainę swojego terytorium? Nie, Olu, wiesz, że rozmawiamy w redakcji o tym bardzo często wspólnie, że ja jestem tym pesymistą, jeśli chodzi o to, co się tam może dziać. Znaczy, po pierwsze trzeba zacząć od tego, że jest gigantyczna presja na Zełenskiego, żeby jednak się dogadać. Henry Kissinger, ktoś może powiedzieć, starszy pan, no bardzo starszy, bo dobiegający setki, który niewiele ma już dzisiaj do powiedzenia. No nie, w Stanach ma bardzo wiele do powiedzenia. Jego słowa są niezwykle wnikliwie czytane przez polityków z pierwszych stron gazet i on mówi w ogóle o ustępstwach. Z drugiej strony Francuzi mówią o tym, minister spraw zagranicznych Francji powiedział, i to dosłownie chwilę temu, w sensie w ciągu ostatnich bodajże dwóch dni, że Ukraina to może sobie myśleć o Unii Europejskiej w ciągu 15-20 lat dopiero, a przecież wszyscy pamiętamy tę, moim zdaniem, gigantyczną aferę międzynarodową, kiedy okazało się, że prezydent Macron naciskał na Zełenskiego, żeby on coś tam oddał, prawda? No wszyscy dzisiaj wiemy i nie powiem niczego odkrywczego, że Francja, Niemcy i Włosi również chcą jak najszybciej zakończyć tę wojnę, a zakończyć oczywiście kosztem Ukrainy, bo nie miejmy złudzeń, to nie jest tak, że Rosjanie mają się wycofać nagle i wszystko ma być tak, jak wspomniałaś, tak jak prezydent Zełenski sugeruje, sprzed 24 lutego. Ta presja jest niezwykle mocna, ona jest ohydna, bo trzeba Ukrainę wesprzeć. Ukraina paradoksalnie, mimo tych
w ostatnich dniach braku pewnych sukcesów, to jest wsparcie dla nich i oni naprawdę mogą sobie dać radę, no tylko że widać, że Europa jest zmęczona, że tak powiem, wojną. No ale jakąś przeciwwagą dla tej części Europy, która chciałaby jak najszybciej wrócić do tego, co było przed 24 rokiem i robić interesy z Rosją, jest jednak stanowisko Stanów Zjednoczonych, bardzo twarde, bardzo nieustępliwe, kolejne pieniądze mają płynąć na sprzęt i prezydent Biden zyskał duże uprawnienia, jeżeli chodzi o decydowanie o użyciu sił zbrojnych amerykańskich. W ogóle cała ustawa Lindlis, prawda, która symbolicznie odnosi się do ustawy, która uratowała Stalina w 1941 roku, a Wielką Brytanię również, to generalnie to są bardzo dobre oznaki. To w ogóle jest bezprecedensowe, no bo od ponad 70 lat do takiej sytuacji nigdy nie doszło. Tylko jeszcze raz wspomniałem, Stany Zjednoczone są bardzo daleko, Wielka Brytania jest bardzo daleko. Dostawy broni z Kanady, Australii, często się o nich zapomina, one są naprawdę duże, zwłaszcza Australia, jeśli chodzi o granatniki Javelin i broń przeciwpancerną, no to wszystko idzie, tylko to idzie z czasem, to idzie wolno. Trzeba wojsko, tak jak już mówiłem, przeszkolić. To chce wykorzystać, moim zdaniem, to chcą wykorzystać przyjaciele Władimira Putina, właściwie biznesowego dealu, który przecież od lat funkcjonuje. Dlatego są te naciski. Mam nadzieję, że Zełenski się nie złamie, ale też pamiętajmy, że ta wojna kosztuje Ukrainę krocie. To nie jest tak, że Ukraina ma jakieś, nie wiem, zasoby, które się nigdy nie kończą i mogą dawać radę i tak dalej. Ukraina ma zamknięty dostęp do portów, a z portów idzie transport żywności. Stąd propozycja premiera Morawieckiego, żeby zatrzymać te aktywa, które posiada Rosja, olbrzymie w bankach swoje rezerwy finansowe. Amerykanie mówią o tym samym zresztą, więc... Ale wspomniałeś o Henrym Kissingerze, który to powiedział na tym forum ekonomicznym w Davos, ale z drugiej strony mieliśmy też bardzo zaskakującą wypowiedź George'a Sorosa, który powiedział, że to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, że to może być początek trzeciej wojny światowej i trzeba zrobić wszystko, żeby pokonać Putina. Zaskakujące słowa. Boję się Greków, nawet przynoszą dary w tej kwestii pan Soros. Ja odczytałem tę jego wypowiedź jako taką straszącą, alarmującą. No i przepraszam, ale może niesprawiedliwie, ale mam z nim swoje porachunki, że tak powiem, nie tylko ja oczywiście. Wrzucam to do tego worka z tymi przerażającymi, prawda, które mają osłabić w moim przekonaniu determinację Zachodu w wojnie z Putinem. I tak bym to raczej czytał. Choć inni, i tu oczywiście jeszcze raz powiem, ja może tutaj prawdopodobnie w ogóle nie jestem obiektywny w tej kwestii, ale i przyznaję się, biję się w pierś, ale moim zdaniem boję się tego typu wypowiedzi. No tu ja z tobą popolemizuję trochę, bo gdyby Soros tylko chciał straszyć, to by skończył na tym, że trzeba być bardzo ostrożnym i trzeba zrobić wszystko, żeby to zakończyć, bo będzie nam groziła trzecia wojna światowa. On wyraźnie powiedział, że Putin musi zostać pokonany i Rosjanie muszą być ukarani za to, więc tutaj natomiast była taka jednoznaczna deklaracja. Czy tu jest pole dla trzeciej wojny światowej, jak się patrzy na Rosjan walczących przecież ze słabszym przeciwnikiem, jakim jest Ukraina, 40-milionowym krajem, a to ciężko sobie wyobrazić zderzenie tej armii, która wyciąga już czołgi z lat 60., lekko zmodernizowane właśnie w połowie lat 80., zderzenie nawet z 10-tysięcznym korpusem amerykańskim, uzbrojonym po zęby, w czołgi, lotnictwo, nowoczesną łączność, systemy rakietowe, do tego dołożyć chociażby polską armię czy armię Bałtów, bo mówię o szybkich siłach reagowania, byłoby bardzo ciężkie. Kuba Maciejski powiedział kiedyś takie bardzo mądre zdanie, że oni z trudem zdobywają teren powierzchni powiatu. Zdobywają, nie mówię, że nie, ale z dużym trudem i z ogromnymi stratami, więc tu zderzenie mogłoby być dla Rosji śmiertelne. Nie sądzę, by nawet określając Putina jako szaleniec, prawda, że jest szaleńcem, żeby on się zdecydował, bo to, kto użyje broni atomowej po stronie rosyjskiej, nie decyduje o tym tylko Władimir Putin. Warto o tym również pamiętać, podobnie jak nie tylko Joe Biden decyduje o guzików. Ostatnio tabloidy donoszą o próbach zamachu na Władimira Putina. Ostatni podobno mał nieudany, miał mieć miejsce w marcu, a było ich w sumie 5. Mówi się też o rozlicznych chorobach, no ale to chyba są wszystko takie życzenia. Niech się w końcu pozbędziemy tego chyba Putina, to może wszystko się ułoży. No i wtedy Europa sobie wybierze, a właściwie bezpieka rosyjsko-radziecka wybierze sobie nowego Putina, który będzie po prostu troszkę ładniej ubrany, trochę młodszy, ale nie miejmy... I da mu czas na odbudowę.
budowę sił. Nie miejmy złudzeń, będzie to taki sam nacjonalista rosyjski. Dziękuję bardzo. Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl, tygodnik sieci telewizja w Polsce.pl. No niestety, Kuba znalazł się w takim miejscu, gdzie nie mogliśmy się z nim skontaktować, ale miejmy nadzieję, że w najbliższych dniach znowu nam będzie przekazywał z Ukrainy, co tam się dzieje. Wojtku, bardzo dziękuję. Proszę, a my, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać. We'll be right back.